Siemanko, Ludziska, z tej strony Metsu i witam was w retro przebudowie. Tym razem jesteśmy w FIFA 15 i zajmiemy się Zawiszą Bydgoszcz. Jest to ostatnia szansa, żeby przebudować akurat tą drużynę, bo w sezonie 2014 na 2015 pożegnali się z ligowymi rozgrywkami, zajmując 15 miejsce. Ostatnie miejsce zajął Bełchatów do bezpiecznej strefy, czyli do Górnika Łęczna, który zajął 14 lokatę. Stracili 3 punkty, ale Łęczna miała więcej punktów po rundzie po 30 kolejkach, więc musieliby mieć 4 punkty więcej, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. Niewiele, ale jednak zabrakło. Ja celuję w pierwszą trójkę, taki jest mój cel. Mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować, ale zobaczmy, ile mamy pieniędzy na ewentualne transfery, czy jesteśmy bogatym, czy biednym klubem. No zdecydowanie biednym, mamy 400 tysięcy, czyli musimy skupić się na piłkarzach, którzy nie mają klubu, bo tylko na takich nas stać. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Szału nie ma, ale jest kilku ciekawych piłkarzy. Szczególnie tutaj na ławce możemy znaleźć takich, którzy nadają się do pierwszego składu. Mnóstwo piłkarzy ma rok do zakończenia kontraktu, więc tym też musimy się zająć, no bo bez tego cienko będzie z tą naszą kadrą. Trzeba te kontrakty przedłużyć. Tutaj wytypowałem kilku ciekawych środkowych obrońców i zobaczymy, którego ostatecznie uda mi się pozyskać. W międzyczasie wygrywamy sparring z Derry City 3-0, a Chillier, duża pensja, tygodniówka, ponad 9 tysięcy, ale myślę, że jest wart tych pieniędzy. 68 overalla, bardzo dobry zawodnik. Tutaj wygrywamy drugi sparring, ale w trzecim niestety już przegrywamy ze Standardem Liège, chociaż to jest bardzo porządna drużyna. Tak prezentuje się nasz skład przed pierwszą kolejką ligową. Myślę, że wymaga jeszcze małych wzmocnień, ale nad tym jeszcze popracujemy. Naszym pierwszym rywalem pod Beskidzie gramy w meczu na wyjeździe. Trzecia minuta, Majewski na 1-0, niestety Mikael w szóstej wylatuje z boiska. Oj, będzie to ciekawe spotkanie, przez 84 minuty będziemy grali w osłabieniu. Czy damy radę przetrwać? Przekonamy się, 40 minut za nami. Zaczyna się druga połowa i 2-0, Świerczok z rzutu karnego. Idzie nam perfekcyjnie, mimo iż gramy w osłabieniu, a Chillier niestety z kontuzją. 15 minut do końca. Zobaczmy, Barišić niestety przestrzelił z rzutu karnego, ale to nic nie zmienia. Wygrywamy 2-0 i pięknie zaczynamy zmagania ligowe, a nasz nowy stoper wypada tylko na 7 dni. Bardzo dobra wiadomość. Poza Gołdynem i Łukowskim ze wszystkimi udało mi się przedłużyć kontrakt i to mnie cieszy. Tutaj widzicie, sprzedałem Kaczmarka, bo nie miał szans na grę. Do Legii Warszawa dostałem za niego niezłe pieniądze. Nowotczyńskiego sprzedałem do Jagiellonii Białystok i Smektałę do Jagiellonii, więc widzicie, mamy z nimi dobre kontakty i fajnie tam opychamy piłkarzy. No i teraz możemy podpisać kontrakt z kolejnym piłkarzem. Wytypowałem tutaj czwórkę zawodników, jednego Polaka i trzech obcokrajowców. Na start bierzemy Pecznika, bo zdecydowanie potrzebujemy kogoś na skrzydło. Olbrzymia tygodniówka, najwyższa w naszym zespole. Mertail też jest, myślę, zawodnikiem, który może nam się przydać jako zmiennik, bo niestety nasza ławka nie należy do najmocniejszych, a trzeba mieć szeroką kadrę. I Cueva to jest ostatni piłkarz, którego pozyskuję. W sumie nie brałem Mączyńskiego, bo jak go tam dodałem, to sobie przypomniałem, że za nim nie przepadam, więc nie zamierzam go brać, mimo iż jest Polakiem. Achillier, Pecznik, Martel i Cueva to są piłkarze, których pozyskaliśmy. Kaczmarek, Nowotczyński i Smektała opuścili nasz klub. Myślę, że to są solidne wzmocnienia i po 10 kolejkach zajmujemy czwarte miejsce w lidze. A co ciekawe, trzeci jest Bełchatów, więc te drużyny, które spadły w prawdziwym życiu, tutaj grają wręcz fenomenalnie. A tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Myślę, że formacja idealnie do nas dostosowana. Pokonaliśmy tutaj Lechię 1-0 i jesteśmy w 1/4 finału Pucharu Polski. Tutaj niestety Pulchac wypada na 3 miesiące. Oj, to jest wielka strata, jeśli chodzi o lewą obronę. Ziajka, drugi nasz lewy obrońca, tym razem wypada na 6 tygodni. No jakieś przekleństwo, jeśli chodzi o tego lewego obrońcę w naszym wykonaniu. Dostałem kapitalną ofertę za Alvarinho z Rostowa, za prawie 1 000 000 go sprzedałem. Więc teraz możemy kogoś kupić za gotówkę i to mi się podoba. Wytypowałem tutaj kilku napastników z Ekstraklasy. Widzicie mniej więcej ich wartość i ostatecznie decyduje się na Zwolińskiego, 750 tysięcy i dodany do tego Łukowski. I to jest oferta, którą Pogoń Szczecin zaakceptowała. I mamy naprawdę fajny duet napastników, Zwoliński i Świerczok. Do nich niech należy przyszłość naszego klubu. Po 20 kolejkach jesteśmy liderem. 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa. Idealna pozycja wyjściowa. No ale jeszcze 18 kolejek do końca, no bo tutaj już jest na szczęście w FIFA wprowadzona ta reforma SA37. No i co? Kolejna kontuzja. Jakub Świerczok wypada na 2 tygodnie. Oby wrócił w jak najlepszej formie. No i Pulchac, druga kontuzja w tym sezonie. Tym razem na szczęście wypada tylko na 7 tygodni. Pokonujemy tutaj, widzimy, Pogoń Szczecin.
3-1 i teraz czeka na nas Bełchatów w półfinale Pucharu Polski. Pokonujemy ich 2-1 w 2 meczu i w finale gramy z Lechem Poznań. Oj, będzie się działo. Tutaj kolejna kontuzja, Cueva wypada na 6 tygodni. No niestety kontuzje nas nie omijają w tej karierze. Po 30 kolejkach, jak widzimy, 8 punktów przewagi nad Legią Warszawa i świetna pozycja wyjściowa przed rundą dodatkową. Tylko pamiętajmy, właśnie tutaj był podział punktów, więc nasza przewaga zmalała do 4 oczek. 2 słabsze mecze i już spadniemy z pierwszego miejsca. Musimy cały czas się mieć na baczności, a nasz podstawowy skład powoli się rozwija, Pulchac wraca do zdrowia i to jest wielkie wzmocnienie. Z Lechem niestety przegrywamy w finale Pucharu Polski 2-1. Linetty i Jeftić z bramkami dla Lecha, dla nas honorowa z Wolińskiego. No i to Kolejosz zwycięża w tych rozgrywkach. Musimy obejść się smakiem. Hurado i Poźniak, królami strzelców Pucharu. Piech najwięcej asyst, a kto miał najwięcej czystych kąt? Buric. 4 czyste kąta, bardzo dobry wynik. Nasz Sandomierski miał tylko jedno czyste kąto mniej. Majewski niestety wypada na 5 tygodni. Oj, nie jest to dobra wiadomość, bo jest to lider środka pola. Pawłowski wypada na 2 miesiące. No, delikatnie mówiąc, kontuzje coś nas nie chcą omijać. Oj. I ostatnia kolejka ligowa przegrana z Legią Warszawa. I co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy mistrzami Polski. No bo jak widzicie, tam mieliśmy przewagę niedużą, ale jednak nad Lechem Poznań, który w sumie grał w późniejszym terminie. Tutaj jak widać nie ma multiligi. No i zobaczmy, 1 punkt przewagi na sam koniec nad Lechem Poznań. Nad Legią Warszawa 6, 3-4 Lechia, 5 Wisła, 6 Górnik, 7 Bełchatów, ostatnie miejsce Korony Kielce, a przedostatni Górnik Łęczna. Więc w tej symulacji te dwie drużyny pożegnałyby się z rozgrywkami, ale wiadomo, w FIFA niestety nie ma spadków, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Razulis i Sa najlepszymi strzelcami, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Świerczokowi zabrakło 2 bramek, Sa najwięcej asyst, więc człowiek orkiestra, strzela, podaje, robi wszystko. Peszkowicz najwięcej czystych kąt. Sandomierski zaledwie 7 i do Słowaka stracił aż 5 czystych kąt, co jest to bardzo duża liczba. Ale nie spodziewałbym się, że bramkarz Podbeskidzia wygra tą klasyfikację. Tutaj wrzućmy tych piłkarzy, którzy normalnie byliby w podstawowym składzie, czyli Majewskiego. Majewski i tutaj jeszcze byłby Pawłowski oczywiście na lewej pomocy, za chwilę go dodam, ale on też jest niestety kontuzjowany. Te kontuzje na koniec sezonu nas nie omijały, ale na szczęście też nas nie powstrzymały i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. W prawdziwym życiu Zawisza spadła z ligi, a nam udało się zdobyć mistrzostwo. No niestety nie zdobyliśmy pucharu, bo Lech Poznań okazał się być lepszy, jeśli chodzi o mecz finałowy. No ale i tak myślę, że jest to bardzo dobre osiągnięcie. Jeśli chodzi o rozwój piłkarzy, to zawiódł mnie Sandomierski. Tutaj miał chyba 25 lat, ale on się praktycznie nawet o jeden nie rozwinął. No zobaczcie, nawet taki Wójcicki się rozwijał. Wszyscy praktycznie się rozwijali, poza tym Sandomierskim. Nie wiem, co z nim było nie tak. Ale nawet starszy od niego piłkarz jak Pecznik rozwinął się o 3. No ale on to grał fenomenalnie, naprawdę. Warto było w niego zainwestować. Świetny overall. Dobrze, że udało nam się też tego Zwolińskiego pozyskać, bo fajnie było mieć duet napastników z Polski, Świerczok-Zwoliński. No powiedzmy sobie szczerze, robili robotę, a ta oferta za Alvarinho była nie do odrzucenia. On był wart 500 000, a dostałem za niego ofertę na poziomie 975 tysięcy z Rostowa. No i musiałem go sprzedać. To była naprawdę dobra oferta, dzięki czemu mogłem kupić Zwolińskiego i w sumie wzmocniliśmy nasz klub. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o inne rozgrywki, to przyjrzyjmy się Ligę Europy, kto wygrał. Zobaczmy, cofnijmy się. Inter, pokonując Fiorentinę w finale, włoski finał, wygrany przez ekipę z Mediolanu. A Bayern wygrywa Ligę Mistrzów, pokonując Manchester City w finale 3-1. Wielki triumf Bayernu. Lech wygrywa oczywiście Puchar Polski, ale mistrzem jest Bydgoski Zawisza. No i to jest najważniejsze. Myślę, że świetnie wyszła mi ta przebudowa. Głównie bazowaliśmy na piłkarzach, którzy nie mieli klubu, ale potem jak już miałem pieniądze, to mogłem zainwestować w piłkarza, którego mogłem kupić za gotówkę, w Zwolińskiego. No i to był strzał w dziesiątkę. Zbudowaliśmy dobry skład, który jak widzimy mógł osiągnąć wszystko, o czym marzył. No wiadomo, jeszcze chcielibyśmy dołożyć Puchar Polski, ale nie wszystko układa się tak, jakbyśmy to sobie wymarzyli. A jeśli chodzi o tą karierę, znaczy o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie, a za tydzień, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przeniesiemy się do FIFA 11 i przebudujemy klub z miasta, w którym mieszkam. Trzymajcie się!